Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na recenzję, której wielu z Was oczekuje. Mowa tutaj o recenzji klawiatury Canon Hazard, czyli Canon, marka niezbyt znana z sprzętu gamingowego, dopiero, że tak powiem, pokazująca swój pazur, ponieważ w swojej ofercie mają dwie ciekawe klawiatury oraz pięć myszek. Nie są to sprzęty zbyt drogie, wszystkie ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Jestem ciekaw, czy z czasem Canon rozszerzy swoją ofertę. Natomiast co do klawiatury Canon Hazard, powiem Wam, że ta klawiatura akurat zaskoczyła mnie w testach i to bardzo pozytywnie. Dlaczego? Przekonacie się za chwilkę, oglądając tą recenzję. W każdym razie klawiaturka naprawdę wypadła dobrze i myślę, że jest to model naprawdę ciekawy. Ale o tym posłuchacie sobie też w podsumowaniu, a tymczasem bez zbędnego przedłużania zaczynamy recenzję. Nadeszła ta upragniona chwila, recenzja klawiatury Canon Hazard. Powiem Wam, że klawiaturka bardzo ciekawa, w testach mnie zaskoczyła nieraz i to pozytywnie, czego się nie spodziewałem po firmie tak mało znanej ze sprzętu gamingowego. W ich ofercie jak na razie dwie klawiatury i pięć myszek, tak więc niewiele. I to jest klawiatura najdroższa, cena jakieś $50 w polskich sklepach od 180 par złotych do 200 zł. Więc taka już średnia półka cenowa, klawiatura membranowa, ale posiadająca cechy klawiatury mechanicznej. Do klawiszy przejdziemy w swoim czasie, natomiast zaczniemy od podstaw. Klawiaturka wyposażona jest w przewód w oplocie, więc bardzo fajnie, mamy też paseczek na rzepa do spięcia nadmiaru. Przewód ma 2 metry, jest bardzo elastyczny jak widzicie i mamy standardowy wtyk USB. Przewodzik ten, moi drodzy, jest przyczepiony na stałe. Tutaj w tym miejscu od razu też trzeba zaznaczyć, że klawiaturka ta ma fajne elementy antypoślizgowe, dobrze trzyma się blatu, natomiast nie ma żadnych podwyższeń. Jak widzicie, cała podstawa jest aluminiowa. Jest to klawiatura dość ciężka, ponieważ waży 1,5 kg, prawie jak mechanik. Dlatego sama sobie jest ciężka, ma też dobre te gumki, więc do blatu trzyma się jak przyklejona. To jest oczywiście zaleta. Co do samego kształtu klawiatury, no to jest on niezwykle ciekawy. Według mnie ta klawiatura ma bardzo fajny, taki surowy design. Jak widzicie, mamy podpórkę pod nadgarstki z logo Canona i ta podpórka też jest cała metalowa. Cała tutaj ta płyta pod przełącznikami, pod przyciskami jest z metalu. Nie ma tutaj absolutnie żadnych plastikowych elementów poza nakładkami na klawisze i elementami w samych przełącznikach. Cała reszta ramy to jest po prostu czysty aluminium. No i mamy tą podpórkę, która jest całkiem duża i całkiem funkcjonalna. Można spokojnie tutaj sobie dłonie położyć, natomiast podpórka sama w sobie jest po prostu za niska. Zobaczcie, gdzie zaczynają się klawisze, a jakie to jest cienkie. Po prostu kawałek aluminium, bardzo płaski. Dlatego też producent daje nam w zestawie coś takiego. Jak widzicie, jest to materiał. W środku mamy taką dość twardą gąbeczkę. Tu mamy klejący element, czyli po prostu zrywamy sobie tą taśmę. Przyklejamy to sobie tutaj. Oczywiście można to w każdej chwili zdjąć. Nie jest to tak, że jak to przykleimy, to już jesteśmy na to skazani, więc bez problemu. No i wtedy mamy już taką fajną, miękką podpórkę pod nadgarstki, która bardzo fajnie się sprawdza. No i przy okazji też troszeczkę to zmienia wygląd samej klawiatury. Jak zobaczycie, robi się ona taka troszeczkę bardziej pełna. Nie właśnie widać tak bezpośrednio tych przełączników wystających. Natomiast to też ma swój urok. Jak spojrzymy na klawiaturę od boku, zobaczycie, że ma taki dość prosty układ. No i właściwie widać wszystkie przełączniki. I teraz właśnie powiemy sobie o tych przełącznikach, ponieważ to jest rzecz bardzo ciekawa. Z tego, co dowiedziałem się, jest to jakiś projekt Canona. Nie są to plangery, nie są to też zwykłe membranówki. Nie są to też żadne przełączniki mechaniczne. A jak sobie wejdziecie na stronę czy w instrukcję, bardzo fajnie tam jest pokazane. Pokazany jest ten schemat przełącznika. Jak widzicie, mamy nakładkę, osłonę, gumkę, membranę i część dolną i mechanical structure, czyli że ten przycisk symuluje wciśnięcie przycisku mechanicznego, przełącznika mechanicznego i żywotność w tej klawiaturze wynosi aż 20 milionów kliknięć, czyli chociażby tyle co w słynnej klawiaturze Zalmana, taniej klawiaturze mechanicznej, na którą niestety wiele osób narzeka. Tutaj mamy też 20 milionów i posłuchajcie, jak to sobie pracuje.
No cóż, sami słyszycie, że poziom hałasu zbliżony jest do klawiatury membranowej, nie do mechanicznej, nie jest za głośna. Natomiast jak przyciskamy, faktycznie mamy takie odbicie klawisza i trzeba troszeczkę siły przyłożyć do wciśnięcia. Myślę, że jest to porównywalne z przełącznikami o sile nacisku 45 g, czyli chociażby Brownami. I w praktyce sprawdza się to niezwykle dobrze, ponieważ bardzo szybko się do tej klawiaturki przyzwyczajamy i pisze się na niej bardzo wygodnie, przy okazji też cicho. No i mamy faktycznie to takie uczucie wciskania przełącznika mechanicznego. Więc ta rzecz Canyonowi naprawdę wyszła. W drugiej klawiaturze, Valiancie, którego też miałem okazję testować dla wideotestów, być może też będzie na moim kanale kiedyś, tam były też przełączniki symulujące mechaniczne, troszeczkę inaczej, w inny sposób. Natomiast żywotność wynosiła 10 milionów, to mamy 20 milionów, więc już naprawdę to jest dużo. W porównaniu ze zwykłą membranówką jest to po prostu przepaść. Więc klawisze są naprawdę fajne i naprawdę świetnie się z tego korzysta. Natomiast przyjrzyjmy się teraz jeszcze multimediom. Jak zobaczycie, mamy tutaj sporo poukrywanych klawiszy. Mamy oczywiście klawisz FN, mamy pod Escape'em jeden klawisz, pod Tabem podświetlenie, następnie F1, F2, F3. To jest częstotliwość powtarzania klawiszy, czyli po prostu taka, powiedzmy, normalna prędkość, średnia i bardzo szybkie. Działa to tak, że jak ustawimy sobie te szybkie i ciśniemy jakiś klawisz, to w jednej sekundzie zostanie zarejestrowane bardzo wiele powtórzeń tego klawisza. Tutaj już mniej, a tak na tym F1 to będzie takie po prostu normalne tempo wbijania się tych komend. Później mamy wyłączenie głośności, odpalenie playera, play pauza, ciszej, głośniej, czyli takie podstawowe multimedia. Następnie strona domowa, poczta, blokada wszystkich klawiszy klawiatury, czyli chociażby funkcja przydatna, jeśli w okolicy kręci się małe dziecko, żeby nam na przykład czegoś nie wstukało na kompie, żeby nam czegoś nie skasowało przypadkiem, można to zablokować. I F12, blokada klawisza Windows. Jeśli naciśniemy sobie też FN plus WSAD lub plus kursory, zamieniamy miejscami, po prostu funkcjami, te klawisze, czyli po prostu tu możemy mieć kursory, a tu możemy mieć WSAD. Przydatna funkcja do niektórych gier być może, mi się osobiście to nie przydawało, natomiast warto wiedzieć, że takie coś jest. I teraz, moi drodzy, kolejna część istotna, czyli prezentacja podświetlenia. Już zmniejszam troszkę oświetlenie w studio i podłączamy ją do komputera. No i, moi drodzy, jest, klawiaturka już nam świeci. Jak widzicie, w trybie podstawowym mamy pomarańczowe podświetlenie, nie za mocne, natomiast w ciemnym pokoju całkiem dobrze widać to wszystko. Cyfry, literki są czytelne i można na tym fajnie grać. Mamy też drugi tryb, już Wam pokazuję. Jest to taki tryb gamingowy, podświetlenie robi się niebieskie i mamy wyszczególnione WSAD oraz kursory. Natomiast w tym podstawowym to myślę, że te pomarańczowe podświetlenie klawiszy bardzo pasuje do tych też elementów klawiatury, naprawdę świetnie to wygląda razem. No i co możemy z tym jeszcze zrobić? Już Wam pokazuję. Mam jeszcze jeden klawisz, który możemy włączyć tryb pulsacji, jak widzicie, oddychania. Też oczywiście dla drugiego trybu jest to możliwe. Następnie mamy wyłączenie podświetlenia, poziom pierwszy i poziom drugi. I potem znowu pulsacja. Tak więc tak to wygląda, moi drodzy. Podświetlenie nie jest ani za słabe, moim zdaniem, ani też nie jest jakieś rażące po oczach. Mogłoby mieć jeszcze jeden troszeczkę mocniejszy poziom tego podświetlenia. Natomiast jak widzicie, wszystko jest czytelne i wygląda to naprawdę fajnie. Dobrze, więc jeśli chodzi o prezentację samej klawiatury, to by było na tyle. Teraz bierzemy się za testy programowe, testy w grach, a potem podsumowanie. Zapraszam do dalszej części recenzji. Thank you.
Dobrze, moi drodzy, widzieliście już chyba praktycznie wszystko o tej klawiaturze, co wyszło w testach. Widzieliście anti-ghosting, który jest całkiem niezły. Widzieliście też w akcji te przełączniki, które są bardzo ciekawe. Jest to według specyfikacji, według informacji, które uzyskałem, jakaś konstrukcja przełączników Canyona. Nie są to plungery, nie są to też przełączniki mechaniczne, natomiast żywotność pozwala nam spać spokojnie. Taka klawiaturka posłuży naprawdę długie miesiące, nawet lata grania. 20 milionów klików to jest naprawdę dużo. Tak więc to jest bez wątpienia ogromny plus, zaleta tej klawiatury, biorąc pod uwagę, że jej cena to poniżej 200 zł. Pamiętajcie, że dokładne ceny macie w opisie filmu. I też uczucie przy naciskaniu tych przełączników, tych klawiszy, przy pisaniu, przy graniu jest naprawdę dość mocno zbliżone do przełączników mechanicznych, więc mamy tutaj bardzo fajną alternatywę dla tanich mechaników. Jeśli nie chcecie klawiatury Zalmana na najtańszych, najmniej pewnych przełącznikach typu Kale, to moim zdaniem lepiej rozejrzeć się za klawiaturą na plungerach albo właśnie za czymś takim jak Canyon Hazard. Co jeszcze mamy w tej klawiaturze ciekawego? Bardzo ładny według mnie jest design, ponieważ klawiatura jest taka surowa, wykonana w większości z metalu, więc to też po prostu robi wrażenie. Mamy też podświetlenie, nie jakieś RGB, natomiast mamy dwa tryby tego podświetlenia i wygląda całkiem fajnie. I mamy też przyciski multimedialne, dodatkowe funkcje, natomiast klawiaturka pozbawiona jest oprogramowania, nie potrzebuje go, co jest po trochu i plusem i minusem, ponieważ podłączamy do komputera, możemy korzystać, natomiast jakbyśmy mieli oprogramowanie, możemy na przykład nagrywać jakieś makra, czy programować przyciski po swojemu. Tutaj nie możemy, ale według mnie nie jest to do niczego potrzebne w tym akurat modelu. Dobrą opcją jest także podpórka pod nadgarstki, taka miękka poducha, którą mamy też w zestawie, możemy ją sobie przykleić, jeśli używamy takiego czegoś, jeśli nie, to możemy po prostu pominąć ten gadżet i używać bez tego elementu zestawu. Podsumowując, w testach klawiaturka sprawdziła się naprawdę dobrze i moje wrażenia z testów są bardzo pozytywne. W tej cenie jak najbardziej mogę ją polecić. Testowałem ją prawie miesiąc i ani razu nie zawiodła. Tak więc sprzęt naprawdę ciekawy. Powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego zaskoczenia po firmie Canyon, po marce, której praktycznie w ogóle nie znam, po sprzętach gamingowych, które pierwszy raz w życiu na oczy widzę. A tutaj takie pozytywne zaskoczenie. Miejmy nadzieję, że w przypadku innych akcesoriów Canyona będzie równie pozytywnie. Póki co zostawiam Was jeszcze z oceną końcową. Za chwilkę się pojawi plansza z plusami i minusami. I pamiętajcie też, że wszystkie ceny macie w opisie filmu. No i zaglądajcie na mojego Facebooka, tam macie ciekawe newsy. I też wchodźcie codziennie na kanał, ponieważ codziennie nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!